Dzień dobry, Speedrun 2.0. No cóż, po ostatnim pechu, gdzie grałem dwa czy trzy razy z rzędu z oszustem, niestety, mam nadzieję, że tym razem będzie ok. Ranking 2310. No chciałbym dokończyć tą serię, mimo wszystko tę serię, czyli kończąc na rankingu 2400. Mam nadzieję, że to się uda. No cóż, wyszukuję na razie przeciwnika. Przypominam, na 10 minut sobie gram, komentuję ruchy i mówię swoje plany, zdradzam swoje myśli. Zresztą osoby, które mnie oglądają regularnie, no to wiedzą, o co chodzi. Także dzięki za to. Dziękuję również za łapkę w górę, to się bardzo przydaje. Często mnie też pytacie, znaczy może nie aż tak często, ale pytacie, to się zdarza, że panie Krzysztofie, jak można pana wspomóc? No to właśnie mówię. Nie trzeba rzucać donate'a, można dać łapkę w górę i to będzie super pomoc. Algorytmy to lubią, także przypominać czasem przypominam. Oczywiście jak mile widziany komentarz, czy tam nawet uśmieszek, też jest spoko. No dobrze, słuchajcie, jak widać wyszukuje mi przeciwnika, więc cierpliwie czekam. W razie czego można sobie paskiem przesunąć do pierwszej partii. Również będzie rozdział napisany, więc nie trzeba też słuchać tutaj mojego ględzenia. No dobra, cóż, szukam cały czas przeciwnika. Korzystając z okazji również wspomnę o szachowo.pl. Jest to bardzo fajny sklep szachowy z bogatym asortymentem szachownic, książek, zegarów, wszystko co z szachami związane. Polecam na hasło Pan Szachus, macie 10% zniżki i to też jest dla mnie wsparcie, dla was jest, dla was są tańsze zakupy, dla mnie również wsparcie wpada, więc dzięki również i za to. Dobra, mamy, o, pięknie się skończyło mówić, przeciwnik zaczął E4, zagram G6, od razu sobie zerknę, co tutaj się święci, mam nadzieję, że będzie ok. Partie 939, no dobra, dobra, mam nadzieję, że blitz 2150, no dobra, mam nadzieję, że tutaj będzie uczciwość ze strony przeciwnika, 2321, wydaje mi się, że tak, posunięcie F4, no dobra, zagrajmy sobie tutaj D6. I będę chciał te centrum podgryźć nieco, teraz tak. Myślę, bo mogę zagrać sobie naturalnie tu atakować. E5 się nie boję, to jest teoria. Tam sobie bicie i bicie wykonujemy, jest ok, ale raczej E5 nie grają szybko. Z drugiej strony szukam jakiejś tutaj już kombinacji. Kombinacji ruchów oczywiście. Nieco muszę sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że posunięcie pod tytułem goniec G4 może być całkiem ok. Wymiana tego gońca za skoczka jest raczej w porządku, znaczy jest na pewno w porządku, więc z tego skorzystam. Jeśli haczy, to od razu wybije, będzie musiał odbić pionek, bo tam jest też pionek D4 atakowany. No chyba, że przeciwnik zagra jakoś inaczej. Jak zagra inaczej, to jeszcze wyskoczę tutaj skoczkiem i będę chciał atakować punkt D4. Właśnie obrona nowoczesna jest takim ciekawym debiutem, ostrym, niełatwym, ale dającym fajne możliwości. O właśnie, i taka możliwość się pojawia. Gram tutaj, żeby otworzyć diagonale. Jeśli przeciwnik wybije, to ja zagram hetmanem na A4. Tutaj, ale na A5, przepraszam. Teraz tak, tutaj goniec bije, tutaj, tu. I jest spoko chyba. Bijemy, goniec wybije, więc zagrywam tutaj i grożę bardzo ładnym ruchem skoczek C6, bo grożę, mówię dlatego, że skoczek będzie mógł stąd tego gońca zbić. Jak to się uda czarnymi, to będziemy stali rewelacyjnie, gdyż goniec czarnopolowy jest tutaj bardzo kluczową figurą i nie będzie miał przeciwnika na diagonali, więc jeśli to się uda, to spoko. Taki ruch liczyłem, ale on nie działał. No dobra, tutaj nie mam wyjścia, muszę zbić skoczka. Wybiję to hetman i skoczek C6 obowiązkowo. Teraz wybicie będzie super dla czarnych. Odejście również dla czarnych będzie ok, bo jest to tempo więcej. Skoczek tu się zachowuje rewelacyjnie. Taki ruch nie wchodzi, bo tutaj. Ewentualnie tak patrzę, że goniec może zagrać na B5. Może zagrać i po tym ruchu prawdopodobnie zrobię roszadę. Dobra, jest goniec F2, no to tutaj roszada jest raczej
kluczowym ruchem teraz w tej sytuacji. No i kolejny plan jest dosyć prosty w graniu, jeśli chodzi o jakieś tam 2-3 ruchy dalej. Hetman A5 i może wieża AC8, może wieża z F na C8, ale raczej wieża z A, dlatego że ta się może tutaj po prostu przydać póki co. Mogę się mylić, bo to są takie niuanse ciekawe. Dobrze, przeciwnik przygotowuje roszadę. No hetman A5, tak jak mówiłem, ten hetman gdzieś tam sobie niech wyskoczy i poszaleje. Skoczek D5 jakieś może być grane, ale musimy grać swoje. Musimy grać swoje, więc zagram tutaj. Dlatego, że po jakimś tam E5 w przyszłości i po wybiciu hetman z wieżą mogą mi tutaj celować. To jeszcze jest daleka droga, ale jest. Tu myślę, że zagram A6, chociaż nie, tutaj jakoś mi się w ten sposób chce zagrać. Może jakieś E5, już mi się tutaj coś w głowie kotuje. Zagram A6, żeby nie było wjazdu, goniec nie będzie tu spoglądał. Może ten ruch jest miękki, ale na razie niech tak zostanie, według mojej oceny. Niech tak będzie. Taki ruch jeszcze jest w sumie ciekawy, tak teraz patrzę, bo tutaj to się może wbije. Znaczy pozycja jest normalna. Cuda się nie dzieją póki co. Jedno jest pewne, nie gram z silnikiem. Absolutnie to wyczuwam teraz i widzę, że to gra człowiek. Absolutnie to gra człowiek. Więc jest dobrze. Jest progres, słuchajcie. Chwała tu przeciwnikowi za to, ale to trzeba spróbować wykorzystać i powiem szczerze, fajnie byłoby wygrać partię, żeby ten ranking rósł i ta seria powoli dobiegała do końca, choć wiem, że jest ok. B4, no właśnie, no właśnie, no właśnie. No dobra, zagramy tak. Nawet jak będzie tu, to wybijemy. Skoczek wybije tu, na przykład. Wracając do serii, tutaj się też otworzyło. Wracając do serii, to myślę, że na liczasie trzeba coś zrobić. Liczas jest dla mnie o tyle fajny, mimo że gram rzadziej. Tam bardzo szybko weryfikują cheaterów. Zdecydowanie szybciej ich wyłapują i blokują. Czeskom jakoś jest spóźniony, jeśli chodzi o to w moim odczuciu, ale też nie tylko w moim odczuciu, to tam wiem z takiego źródełka, że tak jest, więc myślę, że trzeba się przerzucić, no ale dobra, to już dosyć o oszustach. Lecimy dalej, myślimy co dalej. Tutaj przeciwnik się zamyślił, jak widać. Minuty uciekają. My sobie zagraliśmy tak normalnie. Zobaczcie, bronimy tutaj ważnego punktu. Okej, okay, poszło za... Co? A tu nie mogę i tam potem? Znaczy zbić na pewno zbije. Zastanowię się, czy zbić wieżę, bo chodzi o to, że jak zbije wieżę, on mi zbije, to zostanie skoczek na dwa gońce. To też jest sprytne z jego strony i niekoniecznie ten układ może być fajny dla czarnych. Jak zbije tu, to nawet on tu i tu mi zbije, to też będzie bardzo złe. Nie, nie mogę wziąć jakości. Zdecydowanie nie mogę wziąć jakości, gram skoczek D4. Jeżeli mi zbije i teraz ja zbiję, to wtedy tak. Wtedy i owszem, bo on nie będzie miał gońca czarnopolowego, który będzie bardzo dobrą figurą dla niego. On nie może zbić, ale on może gdzieś zagrać. Tylko pytanie, czy ja wezmę tego pionka, bo zawsze takie zagranie będzie nieprzyjemne. Ale to też nie zmienia tutaj mojej decyzji, bo ja mogę też na przykład tak zagrać, co jest ciekawe. No właśnie, mogę tak zagrać i wziąć tego pionka. Bardzo mi się ten ruch podoba. Chodzi o to, że jak zagram tu, a jak on mi weźmie, to ja biję i tam mocno atakuję. Dobra, tak zrobimy. Nie widzę lepszej możliwości. Zbić nie mogę, bo wieża C1. Skoczek B5. Ten ruch jest bardzo fajny, podoba mi się, bo jak on zagra tak, to widełki. A jak zagra tutaj gdzieś, no to wezmę tego pionka. Jak nawet zagra tu, to też wezmę pionka raczej. A nawet może goniec B2 i tam. Chociaż nie, ja muszę uważać, żeby nie oddać gońca czarnopolowego. W tym wydaniu oddanie tego gońca mogło być bardzo, bardzo ryzykowne. Ok, czyli poszło tak jak mówiłem. Teraz jak zagram tu, on wróci, będzie bronił tu. Bardzo dobry skoczek na C3 będzie, tylko czy zaprogresuje. Zastanawiam się nad wzięciem po prostu pionka. On zagra C4 na 100%. Skoczek będzie trochę kulawy, ale zagram tak. Jakoś mogę wziąć, tylko ja nie chcę oddać gońca czarnopolowego. W tym problem.
Może tak, ale wtedy zostanę tu. Tu. Nie wygląda to obiecująco. Ale zbicie. Zbicie i tu. Ryzyk fizyk. Ryzyk fizyk. Niech będzie. Biorę pionka. C4 będzie na 100%. Ten ruch się narzuca, bo inaczej zagram tam i go przyblokuję mocno, więc C4 nastąpi na pewno. Ja tak. Bicie jak będzie, to wybiję tam i odbiję tu. Nie poszło na 100%. Super. Cieszę się bardzo, że nie poszło, bo ten ruch według mnie był najlepszy. Według mojego odczucia. Bić nie, bo będę na związaniu, więc tego nie chcę zrobić. Skoczek C4. Liczę na wybicie, a jak nie, to się tutaj podeprę pionkiem. Na razie nie muszę, ale to zagranie mi się tutaj podoba. I gram B5. Podeprę tutaj to. Aha, bicie. I tutaj może wziąć. Okej, nie jest to jakieś tam tragiczne. Zawsze mogę po wybiciu zbić tym, chociaż mi się to słabo podoba. Ale tak chyba będę musiał zrobić w ogóle. Może B5 za szybko. Z tym pionkiem trzeba było zrobić porządek, grając na przykład tak wieżą. Okej, gość mnie atakuje. Wyszło w sumie dobrze. Tutaj zagram. Tutaj zagram. Skoczek aktywnie, niech się tutaj bawi. I hetman C4. Okej. Wymiana hetmanów byłaby bardzo dobra czarnymi. Gdzie hetman może uciec? Tu lub tu, żeby bronić gońca. Ewentualnie tu. Może taki ruch narzuca mi się. On będzie musiał wtedy na pewno wybić. I ja tutaj. Pionki wiszą. Tylko ten goniec będzie niebezpieczny. Ale to może jest i dobry układ. To może być chyba dobry układ. Tak zrobimy. Ten goniec w ogóle niby słaby, ale no dobra, wymienimy sobie w ten sposób. Trochę się uprości. Tego pionka chcę zbić. Jak on zbije tutaj, to ja zbiję to chyba hetmanem. Teraz polowanie na wymianę. Ustabilizowane pionki są ciekawie. Ten pionek jest słaby, ale ten A6 też jest słaby, więc jak wieża zejdzie, to on mi tu zaatakuje. Ja prawie tego wezmę, ale on też weźmie mi tego. A to już tam myślę, że spoko. A, ciekawy ruch. Żeby tu niczego nie podstawić. Wieża C4, zastanawiam się, żeby mieć na uwadze gońca. Dobra, wieża C4 niech będzie, żeby jakby co tego gońca sprzątnąć tutaj. Zbijam pionka. Już teraz mi się opłaca zbić tego gońca. Wieża C4 z zamiarem właśnie wzięcia jakości. Tu. Wszystko się broni według mojej oceny. A wieża się zawsze tu przyda. Do jakiegoś nawet kontrataku na G4 i tam będę spoglądał sobie na pionka G2. No dobrze. Pobicie. Tutaj. Wieża F4. Zabójczy ruch. Czyżbym się władował w pułapkę? Powiem wam, że tak chyba może być. Teraz nie widzę, jak się obronić. Taki ruch. Tu, no dobra, obronię się. Ja to się zawsze muszę coś pakować. Ewentualnie tak i remis. Kto by chciał remis? Tutaj nie mogę, bo on zagra tam. A, sorry, mata dostanę na G7, więc skoczek nie może się ruszyć w ogóle. Coś nie doliczyłem, jak widać. Znowu. Ajajaj. Czy wyjście z wora się uda? Tak, może zagrać. Nie, co ja gadam? Tu? Jak tu, to tu. To wtedy wyjdę z wora. Ale tu to mi weźmie. Ja tu, on tu. I remis. Lepszy remis.
niż przegrana, prawda? Więc gram tak. No cóż, z takiej pozycji. What? Ale jestem tempota. Jak zbiję tutaj, to on mi tam daje mata. Więc hetman F7, już widzę ostatni ruch, który ratuje. Figura oddana. Tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj. Bez figury gram. No dobra. Jednak tempota. Jednak tempota, słuchajcie. No ale jeszcze jak wieża odejdzie jakimś cudem, to mam E5. Tam coś odzyskuję. Co? Tu? No bo tutaj to mi pobije. No dobra. Oddam hetmana. On ma przewagę. Bez dwóch zdań. Tego ruchu nie chciałem. A tamto mata dostanę. Krzysztof, ale pograłeś. A to jest przegrana pozycja, słuchajcie. Tu mu to zbić? Bez sensu. Potem tu. Tu. Nie no, przegrana. Kurczę, a tak było dobrze, słuchajcie. Już się cieszyłem, że gram z człowiekiem, a nie z kompem, a jednak to za mało. Nie tym pionkiem zbiłem. Drugim trzeba było. A to trzeba widzieć. Boli. To boli. To boli. No dobra, zbiję, spróbuję. No to nic nie daje kompletnie, ale spróbuję jeszcze zagrać kilka ruchów na szybkości. Co jest bez sensu. Okej. Okay. No tam lecę do góry. O, nie mogę zbić po prostu tutaj, bo będzie szach, nie? A to i tak jest przegrana. To i tak jest przegrana. Tutaj, tutaj wystarczy zagrać. Ale on nie zagrał. A, pionek idzie tak do góry, ok. Tu, 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 tu i grozi mat. No tak. Prosta rzecz. Ok, trzeba się poddać. Rewanż może? A szkoda, bo bardzo dobrze się grało. Ok, lecimy. Teraz spróbuję troszeczkę szybciej pograć. Wywrzeć presję na przeciwniku. Zobaczymy, jaki debiut nastąpi. Ok. Hetmańsko-indyjsko. Roszada. Ok, D5. To będzie ostry wariant, bardzo ostry. Jak widzicie, to skoczek H5. Taki wariant istnieje. Jak tu, to bicie skoczek. Tu, 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 E4. Tam się gra na taki rozwój. Na zadymę. Ok. Nawet wieża E8 się gra również. Bardzo lubię ten wariant. Skoczek F5 bardzo dobry. To nie znaczy, że matuje, ale to jest dobry ruch. W sensie takim matuje, to nie jest tak łatwo oczywiście. Tutaj trzeba szybko wyprowadzić figury. D5, czy jest to brane pod uwagę? Goniec F4, szybkie wyprowadzenie figury, również strzelamy tutaj w punkt. No i tak się spróbujemy ustawić. Jeżeli D5, to zastanawiam się nad biciem, bicie, bicie, no i tam odzyskujemy materiał z taką ciekawą grą, myślę. D5 raczej nie działa.
Chyba, że D5, bicie. Tu skoczek D4, świetnie będzie z tą może wieża, tam jakaś aktywność. A zobaczymy, jak zagra D5. Według mnie D5 nie, zawsze po D5 mam taką opcję, że wybijam skoczka, który tutaj bronił, wybijam tu i tam lecę sobie dalej i wygrywam partię. No. Jak będzie wszystko wybijał na D5. D5 chyba nie działa. Wydaje mi się, że coś tu już pokręcił, bo tutaj skoczka trzeba wyprowadzać jakoś szybko. Nie wypuszczę cię teraz. Nie ma opcji, tym bardziej, że ze mną wygrałeś wcześniej. Nie wypuszczę cię. Złość sportowa jest duża i mobilizacja jeszcze większa. Wieża na E6. Okej. Okay. Mogę tu się władować. Mogę gońcem zagrać i postraszyć. Wtedy D5, tak. Sobie to wymyśliłeś. Wtedy tu. Może wieża C1. Wygląda kusząco, ale tak zagrasz. A mogę zawsze tak zagrać. No cóż, ciężko mi tutaj teraz do końca stwierdzić, jak się zachować. Wieża E6, jak to wykorzystać? Nie sądzę, że to jest jakieś dobre posunięcie, ale wygląda logicznie. Tak czuję, że to jest niedobre, ale jak to wykorzystać? Właśnie na tym polega cały pic. No tutaj trochę tak miękko chyba. Chociaż z drugiej strony. Tylko tu i tu. No właśnie. Może w ogóle tak zagrać, żeby się podobać na D6. Dobra, jedziemy. Aj, G5 jest, ale nie, G5 nie działa tak, bo gram hetmanem. Dobra, się wszystko trzyma. E5, niech się boi, tutaj goniec się rozhulał i jakiś tam skoczek D6 będę coś planował. Jak tu zagram i wybicie nastąpi, to skoczek będzie miał kiepską placówkę, a potem będę gońcem atakował wieżę na przykład. Jakoś wieżę trzeba wprowadzić i hetmana w odpowiedni sposób. A jak wejdzie tutaj skoczek, to właśnie goniec też zostanie wymieniony, który broni tu, tylko nie będę miał skoczka. Dobra, nie szkodzi. Może w ogóle tak zagram zaraz i wieża AD1. Coś takiego może się wydarzy. Na pewno już jest pozycja taka mniej teoretyczna. Dobra, skoczek gdzieś tam wchodzi. Tutaj chce wejść i tutaj chce wejść. Dobra, niech wchodzi. Hetman G4. Będziemy pozornie tu. Jeszcze w ogóle taki ruch grozi teraz. O właśnie. Aj, wiecie co? Ale jestem tempota, nie widziałem tego. Nic się na szczęście złego nie dzieje, bo sobie spokojnie odejdę, ale nie widziałem wieża G6. Okej, dobry ruch. On się zaczyna rozgrywać, słuchajcie. Szkoda, że nie mam tu wieży, bo bym gońcem od razu tak zagrał. No tak, nie mogę oddać gońca. A tak jak zagram teraz, to wieża ma chyba problem, co nie? Grozi wzięcie fajnej jakości. Dobra, chyba mogę tak i wziąć jakość. Stoję dobrze. Biorę jakość. Bierze. On też bierze jakość. Kurde, nie widziałem tego. Coś pięknego. Dobrze. Muszę teraz mądrze zagrać, żeby też... Chyba tutaj w ogóle. Żeby też... wziąć jego figurę. Tak, wezmę. Okej, tak. Hetman H4! Boże święty! No słuchajcie, nie wierzę po prostu. Nie wierzę, co ja zagrałem. Nie wierzę. Jak tak można podstawić? Krzysztof! Na litość boską. Królem zbić na F1. Nie potrafię wyjaśnić, słuchajcie, mojej słabej gry. Ale gość nie widział. Ja cię kręcę, gość nie widział. Nie widział. No dobra, mogę zbić tu, ale bardziej chyba najpierw tu. Jeżeli on zbije tak, to ja zbijam tak. Bicie w przelocie najpierw, bo tutaj te pionki będą groźne bardzo. Okej, no to teraz tutaj. No dobra, to teraz oddychamy głęboko. Jest tylko pionek mniej. Dobrze, jest pionek mniej, więc żyjemy. Czy hetmany wymienić? Niespecjalnie, aczkolwiek goniec G2 celuje w pionkę, więc jak wymieni hetmany, to ten pionek nie ucieknie, jak widzę. Chociaż skoczek D8, ale nie sądzę, że on tak będzie grał. Dobra, no to co, uciekamy hetmanem i gramy w szachy. Tu atakujemy. No to teraz odetchnąłem z ulgą. Para gońców, jest ok. Masakra, jakie podstawienie, niesamowite. What? Serio? To tak. Wiążemy. Tu grożę biciem. Cały czas tam wisi.
Jest pionek mniej, ale coś tu odzyskuje. Czy to on tak może w ogóle? On zaskakuje mnie tymi ruchami. Nie, nie może, bo ja po prostu wezmę tutaj. Naprawdę? Ha, tutaj chcę wziąć. Ja wezmę tam, on weźmie tu. A to sprytne. Ale ja mogę wziąć tu. Dobra. Biorę tu, on weźmie tu. Ja wezmę tam. Podstawiłem. Podstawiłem znowu, słuchajcie. Kurczę, jak ja słabo liczę. Jak wezmę tu... A nie, on nie ma szacha. Dobra. Ha! Podstawiłem. Mam teraz figurę w niej i mam atakowanego hetmana. No pięknie, Krzysztof. Ale chwila. Jeszcze tak mnie ratuje ruch. Dobra, pomyśl chwilę. Boże święty, Krzysztof, pomyśl. Tu on weźmie tu. Ja wezmę tam. Skoczek ucieknie. No stoi to jak stoi. Jak zagram tak, broniąc, on tutaj pójdzie. Ja powiedzmy tu. A to on skoczkiem obroni. No to muszę tak. Wybrać mniejsze zło. Wiecie, na co jestem wkurzony? Na to, że dostaję swoją, fajną, dobrą pozycję i jej nie wykorzystuję. Ale to wynika z tego, że po prostu nie myślę dłużej nad pozycją. I nie widzę prostych w ogóle zagrań, gróźb ze strony przeciwnika. No dobra, no ruszył. No ja muszę po prostu wziąć skoczka, on weźmie mi tu pionka. I dalej pion mniej. Ale... Tak idę. Dalej jest pionek mniej. Pozycja jest ciężka. Będę walczył o remis zapewne. On ma bardzo łatwą grę. Pionek więcej, bezpieczny król. Wszystko ma. Ja mam dekoordynację w ogóle wszystkiego. Na jego miejsce tu zagrał. No właśnie, zagrał tu. Tutaj. Niech będzie tak. Król zawsze ucieknie w razie czego, a goniec może tam coś powalczy. Pozycja jest bardzo trudna. Bije? Nie, bo tu da szacha. Będę musiał tak zagrać w ogóle. A, no muszę tak. Ojejku. Tu, tu, tu. Nie, no to bije. No ale zagram tu, goniec nie gra w ogóle. Ale bieda. W ogóle jak wymieni hetmany, to też ma wygraną pozycję, ale dla mnie to jest chyba najlepsze, żeby wymienić hetmany. No właśnie, a jak zagram tak, wezmę pionka, to mi zasadzi skoczkiem akcję i będę miał problem, więc wymieniam. Król, aktywność króla może się przyda do czegoś. Walczę o remis. Walczę o remis, idę tam. Jak najwyżej. Jak najwyżej, też nie mogę przesadzić. No właśnie, tu. Nie no, idę, to jest moja jedyna szansa, żeby tam po te pionki iść. Jak skoczek zagra tutaj, to tutaj, 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 bronię. Okej. Okay. Teraz tak. On tak, to ja tu. To ja tu i wymieniam. A to jest opcja właśnie taka, żeby ratować ten remis. No skoczek pilnuje tam oczywiście. Jak skoczek się ruszy, to... Aha. No właśnie. Muszę chyba tak. No dobra, wracam. Walczę o punkt E5. Tutaj chcę zagrać. No to tak, cały czas E5 trzymam, król troszkę wyżej stanie. Jakiś szach, jakaś aktywność gońca, coś tam popróbuję porobić. No wracam. On tutaj. To z powrotem.
Zakładam, że wygranie tej pozycji czarnymi też nie jest takie najłatwiejsze. Może tak. A może daleko. Cały czas tutaj będę próbować. Tak, jakoś tu wybicie tam. Jak on będzie grał niedokładnie, może być problem. Nie, no dobra, to nie muszę wybijać, coś ciekawe, ale jak wybiję, to ten pionek będzie daleko. Tutaj to on zawsze tu, nie, no dobra, wybijam. On tu, ja tu. I chyba jest ok. Dobrze patrzę. Skoczek co może mi zrobić? Goniec dobrze broni, do tego pionka daleko ma i króli wszystko. Ostatecznie goniec za tego pionka się wymieni, a ja tu spróbuję zabierać te piony. To jest jedyna nadzieja. Dobra, coś zbieram, jest dobrze. No to idę sobie tędy, tutaj. Mój koniec albo zatrzyma tego pionka, albo tego. Teraz ja nawet powalczę o wygraną, chociaż to jest... Może za dużo powiedziano o wygraną, ale no co mi szkodzi, idę po tego pionka. No idę. Goniec jest tutaj bardziej... mobilny. Znaczy on jest, no co, no wiecie, no o co chodzi. Goniec tutaj się świetnie radzi. Szach, okej, okay, popionka. Żeby się na widełki tylko nie, jakoś tutaj nie załapać. Jak tutaj, to tutaj. Tutaj widełek nie widzę. Dobra, idę sobie. Aha. Tutaj zagrasz. Jak zagram tu, to ty tu. Ja tu. No to dobra, remis chyba będzie. Tylko, że jak ja zagram tu, to ty zagrasz tu. Ja tu, ty tu, ja tu, ty tu. Dobra, idziemy tak. Chodzi o to, żeby skoczek mnie nie atakował tego pionka, dlatego zagram goniec E2. Tak, coraz bliżej. Tu, 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 tu. I liczymy. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, już nie musimy liczyć. A, to teraz liczę. Tutaj. No to co? Hello. To teraz ja walczę o wygraną. Ale jaja. Co się tutaj poknocił? Tu jeszcze jest dobry róg, w razie czego. Wyjście z wora. Czy to wyjście z wora się uda? Gdyby nie było tych pionków, to remis. Ale pionki są. Tutaj to zawsze mam taki ruch. On szacha nie ma, więc zasuwam pionem chyba. Tak patrzę teraz. Tak, zasuwam pionem. I obronię. Bronię. Szach to tu. I zasuwam pionkiem. Chyba mam wygraną. Przedobrzył gościu. No to wygrywam. Goniec, tutaj jest dobry róg. Słuchajcie, mam chyba szczęścia trochę w tej partii, bo była w ogóle przegrana według mnie, potem walka o remis, gość przedobrzył. No sami widzieliście, no ale myślę, że dwie partie całkiem wartościowe, mam nadzieję zresztą. Dzięki serdeczne za dzisiaj, na szczęście obyło się bez programu, bez czytowania. Jak cudownie zagrać z człowiekiem. Na razie, cześć.